my! Nie skracaj już, jest. Brawo Maciu! Brawo Maciu! To do środka, Zazdro. Trzeci dzień zgrupowania w Pogorzelicy. Tomasz Hałas, nowy napastnik Pogoni Szczecin. Jak się podoba? Podoba się fajnie. Fajny ośrodek. Ciężkie treningi, prawda? Pogoda też w miarę nam dopisuje, bo bywało gorzej. Także nie ma na co narzekać. Jest w porządku. Te pierwsze trzy dni już wdały się w nogi, w organizm. Dwa treningi dziennie. Czuć trochę już to zmęczenie? Na pewno. Po przyjeździe już mieliśmy dwie jednostki treningowe. Wczoraj tak samo dwie, dzisiaj jedna, teraz po południu jest mecz. Były to ciężkie jednostki, ale tak jak mówię, no, trener powiedział, że na tym pierwszym obozie będzie naprawdę mocno w kość, ale jesteśmy na to przygotowani. Jak nowi koledzy? Nowi, starzy koledzy, bo część już poznałeś kiedyś. Widzę, że atmosfera ogólnie bardzo dobra, humory dopisują. Tak, szybko się zaklimatyzowałem, można tak powiedzieć. Znam niektórych chłopaków jeszcze z wcześniejszego pobytu w Pogoni, także jest okej. Okay. Ile bramek dzisiaj na treningu? Dzisiaj? A nie jednej, bo dzisiaj gierka była. Dałem asystę jedną. Będzie może więcej później. Dzisiaj rozmawiałem z trenerem. Trener powiedział, że będziemy grali dwójką napastników. Ja będę troszeczkę z tyłu, ale to dzisiaj po prostu tak wychodzi, bo kilku ludzi wypadło, prawda? I zagram na tej pozycji, ale z tego, co rozmawiałem wcześniej z trenerem, to widzi mnie na tym wysuniętym napastniku. I mimo śniegu możemy spodziewać się jakiejś bramki z flotą? Najważniejsze jest zdrowie i dobra gra, prawda? Bo to jest taki okres. Mamy przykaz od trenera, że mamy podejść, prawda, w inny sposób do tego, chociaż wynik jest najważniejszy. A jeśli będzie okazja, no to mam nadzieję, że coś tam trafię.